Witam, witam w nowym odcinku, ostatnim odcinku serii Nie Grajmy W. Koniec pierwszej serii, zakończymy kolejną polską grą. Ponownie ze stajni laboratoriów komputerowych Avalon. Co to jest Monstrum? Tak jak wspominałem już może parę razy przy okazji innych serii, FPS działający płynnie na Amidze to był swoisty święty graal. Na Amidze 500, a także 600 i 500 plus udało się wypuścić jeden taki tytuł, to była Cytadela, która miała swoje wady, swoje zalety. Na pozostałych zaś bardziej nowoczesnych systemach, do 1200 wzwyż, było już więcej takich produkcji. Bardzo dobry Alien Breed 3D, jego dość gorszy sequel, a także różne dziwactwa w pokoju, pokroju Glooma i innych takich. Polacy też próbowali, co prawda tych prób wiele tak znowu nie było. Jedną z nich była wspomniana już Cytadela, drugą z nich jest właśnie Monstrum. Ponieważ to jednak jest gra od LKA Avalon, można zgadywać się do jej jakości. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Przed nami intro. Intro przywodzi nieco na myśl Periheliona i prawdę mówiąc, tak jak spojrzeć całościowo, gra klimatem teoretycznie jest dość zbliżona do Periheliona, jednak nie ma jego finezji grywalności. A przecież Periheion też nie był grą bez wad. Nieważne. Fabuła jest absolutnie debilna. Pokazuję, żebyśmy tylko widzieli, że intro jest. Monstrum. Naprawdę, jeśli chodzi o sposób wprowadzenia tego intra, voice acting i melodie i właśnie takie uderzenie mocniejsze przy planszy tytułowej, zastanawiam się, czy przypadkiem twórcy się nie inspirowali tworzeniem klimatu. O co chodzi w Monstrum? W Monstrum jest FPS-em, ale dość trochę prymitywnym. Mamy po prostu arenę, ograniczony czas, w którym trzeba wszystkich potworów na mapie wybić. Wtedy przechodzimy do następnej planszy. Tak przynajmniej jest w teorii, w praktyce. Nie wiem, czy to jest wina emulatora, czy to jest wina gry, czy może po prostu są skopane obrazy dyskietek dostępne w sieci. Można zagrać jedynie w kilka poziomów, potem gra dość konkretnie się blokuje. Zresztą zobaczymy, może coś się uda zrobić. Jest intro. Ogromna ciekierka, która leży zasłania nam ekran. Jest rozmycie małe, ekran duży, jedziemy. Start. I to jest tak. Teoretycznie FPS całkiem konkretny. Grafika wygląda dobrze, muzyka znowu zerżnięta z Periheliona. Życia, poziom. Mamy tylko jedną broń, której pocisków nie słychać. Nie widać, bo słychać strzały. Jest mapa. No i tak jak mówię, to wygląda na całkiem całkiem. Problem zaczyna się, kiedy się ruszymy trochę. Niestety podłogi i ściany nie są w ogóle zsynchronizowane, to powoduje dość groteskowy efekt. Tutaj są o. To są potwory. Wyglądają dość dziwnie. Tutaj są drzewa, w które nie możemy wejść, bo nas blokują. Blokują też pociski. Samej części. Dobra, szukajmy po prostu rozwalenia. Ponadto po chwili grania już się okazuje, że mimo że gra jak na FPS wygląda w miarę, to
coś w odświeżaniu, w animacji powoduje, że dłuższe patrzenie na nią męczy wzrok. Dość wymiernie męczy wzrok. Ale nic. Jedziemy. Mamy monstrum do ubicia. To są tylko zęby, to nic nie ma. Nic nie podniesiemy, nic nie znajdziemy. Tylko trzeba poznajdować wszystko i wystrzelać. Czas nieubłaganie płynie. Ucieka. Jest. Zobaczmy. Zobaczmy. Czas skończę, nie znajdę tej reszty. Stąd wyszliśmy, dobra. Tutaj byłem. I to ostatnie sztuki, które mogły się schować. Musimy się czas skończyć. Tempo sługi. Czekaj sekundę, jak się czas skończy. Coś tam jest? Mi się wydaje, nie. To tylko drzewo. Artefakty. W sensie graficzne artefakty. Okej, straciliśmy życie. I co? Trzeba wszystkie potwory odnaleźć. Dobra, teraz będzie trzeba uważnie wszystko przeczesać. Natomiast pamiętać się bez ładu i składu. Ouch. Steruję z joystickiem w tej chwili. Przy tym strajku nie ma. W tamtych czasach strajk to był dość rzadkim featurem. Chyba dopiero za sprawą Duma się tak naprawdę spopularyzował. Tutaj był jakiś. Dobra, rozwalony. O, jest. Mam wrażenie, że ten sample jest kradnięty z singlu World of Soccer. Jako oklaski tłumów w trakcie meczu. Kompletnie bez sensu dobrze. Dobra, przechodzimy do następnego. W następnym poziomie to samo, tylko potwory wyglądają inaczej i tekstury są nieco inne. Design potworów dość groteskowy. Znaczy, to nie jest komplement. Dobra, gdzie się reszta schowała? A tam to widzę. Trochę ich tu było.
Tak, tutaj się uchował. Czy przechodziłem dopiero co będzie. To są drzewa chyba. Znowu tłum szaleje i idziemy dalej. Chyba ta arena przeżycia zniknęła. Na dzień dobry mam mniej niż połowę życia. Dobra, odstrzelani. Poziom 0,3. A więc już... O! Patrzcie, jak się tu pochowali wszyscy. Dobra. No i w tym momencie właśnie, jak widać, gra ma dość. W sumie ja też mam dość. Jeszcze poczekajmy chwilkę. Moment, nie włączę diodę, może coś widać będzie się dzieje. Nie, nic się nie dzieje. Dobra, więc zatem filmik jest dość krótki, ale tak to wygląda Monstrum. Kolejna porażka polskiego designu. Nie grajmy w to. Do zobaczenia.